Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja się nazywam Piotr Tajczyński i witamy Państwa w podcaście amerykańskim w pierwszym odcinku Nowego Roku. Wszystkiego dobrego. Źle, źle, źle. Będą zaraz protesty. Dlaczego powiedziałeś witamy Państwa w podcaście amerykańskim, zamiast zapraszamy Państwa, na, zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Tak powinno być. Także ja przepraszam za kolegę. Pierwszy rok, pierwszy odcinek w Nowym Roku pomylił się, ale... Zostawiamy tak jak było, idziemy dalej. Już teraz ma być tak jak zawsze. Dobrze, Zaczynamy do... od podziękowań, proszę Państwa. Dobrze, teraz ja czytam osoby, które dołączyły do nas w serwisie Patreonite i jest to bardzo długa lista. Muszę powiedzieć, że te postanowienia noworoczne chyba u Państwa, u wielu z Państwa to było wspierać podcast amerykański, bo. W mijającym tygodniu dołączyły do nas takie osoby: Magda, Karolina, Ania, Maciej, Anna, Elżbieta, Dominika, Grzegorz, Michał, Katarzyna, Tomek, Anna, Hubert, Filip, Sławomir, Maksymilian. Przemysław, Anna, Jagoda, Agata, Kasia, Dawid, Rafał, Natalia, Maja, Karolina i Morda. Bardzo Państwu dziękujemy. <grym> Bardzo dziękujemy i mamy nadzieję, że to nie będzie jak z kupowaniem karnetu na siłownię. To znaczy, że Państwo kupili czy wpłacili na podcast amerykański i będziecie go słuchać. A nie tak jak z karnetem na siłownię, że się kupuje i później leży sobie. Mów za siebie. Mówię za siebie, tak. O czym dzisiaj Państwu opowiadamy? Opowiemy o roku 2024, który właśnie się zaczął. Podsumujemy odrobinkę rok 2023, ale i powiemy o czym będziemy mówić w tym roku. Co się szykuje, na co czekamy, na co nie czekamy, czego się można spodziewać. Troszkę sobie powróżymy. No a pewne rzeczy to właściwie nie trzeba wróżyć, bo, bo są dość pewne, więc do, z, dużym, do, z dużym przekonaniem będziemy przewidywać niektóre wydarzenia. W, a potem w za rok roku. będą nas Państwo mogli sprawdzać, że się pomyliliśmy i nam to wytykać, i mówić, że się na niczym nie znamy, bo nigdy nie byliśmy Nie na znamy. To też tak nie sprawdza, bo jakim Dobrze, znamy? Piotr, to może twoje podsumowanie na początek i apokaliptyczne prognozy. To ja podsumuję podcast amerykański w mijającym roku. Jeśli pozwolisz, Łukaszu, nagraliśmy dla Państwa 47 odcinków regularnych, 7 odcinków tętna na pulsu. Najpopularniejsze odcinki to były jakie odcinki, Łukaszu? To były odcinki, na pewno opioidy były w, w, w czołówce. Absolutnie tak, odcinki 152 i 153, a także odcinek o epidemii otyłości, czyli numer 146. Czyli jak widać, chcą Państwo słuchać o epidemii, chcą Państwo słuchać o problemach społecznych w Stanach Zjednoczonych, ale również popularnością cieszył się rok 1968. To mnie trochę zaskoczyło, ale okej. Okay. Prohibicja i Henry Kissinger, niech mu ziemia ciężką będzie. No dobrze, a co zapamiętamy z mijającego roku? Jak państwu często mówimy w Stanach w amerykańskiej polityce, właściwie teraz to regularnie dzieją się rzeczy nieregularne, nietypowe, wyjątkowe, po raz pierwszy w historii i tak z takim wydarzeniem mieliśmy oczywiście do czynienia w mijającym roku. To było najpierw głosowanie na to, żeby Kevin McCarthy został spikerem izby reprezentantów, wielokrotne głosowanie, co nie zdarzyło się od 100 a później odwołanie Kevina McCarthyego, odwołanie spikera, nie wydarzyło się w historii Stanów Zjednoczonych nigdy. Mieliśmy odwołanie także członka Kongresu. Jozef, pozdrawiamy. Tak. Członka Izby Reprezentantów, no i oczywiście wiele się działo w, w polityce zagranicznej. Kwestia pomocy dla Ukrainy, wizyty prezydenta Załęckiego w Waszyngtonie i ta zmiana, obserwowana zmiana podejścia na amerykańskiej scenie politycznej do, do wojny w, w Ukrainie, na szczęście ciągle wśród mniejszości amerykańskich polityków, ale ta zmiana jest widoczna. No, a później wydarzenia w, w Izraelu i teraz w strefie. Gazy. Co jeszcze? Yy, zmiany w mediach. CNN stracił szefa, o czym Państwo opowiadaliśmy, a Fox News straciło swoją gwiazdę, taką jak Carlsona. I straciło ile? 757 milionów dolarów zapłaciło Fox News w tym procesie? No w tej chwili nie mam tych danych, ale pod 800 milionów dolarów musiało zapłacić za, za to, że szkalowało firmę produkującą maszyny do głosowania. No i cóż, a poza tym, no niestety, dominacja Donalda Trumpa w, w mijającym roku się nie zachwiała chociaż wyurżono, że DeSantis ma być nowym mesjaszem partii republikańskiej, no ale nie zanosi się na to, o czym Państwu jeszcze opowiemy. I tak samo w demokratyczny demokratycznej Joe Biden... Ogłosił kandydaturę ponownie i wszystko wskazuje na to, że będzie kandydatem w wyborach prezydenckich w tym roku. No i co na to sami Amerykanie? No, mam tutaj sondaż, jestem jak Łukasz, mam tutaj sondaż. Mam sondaż Pew z września minionego roku. 4% Amerykanów mówi, że system działa bardzo dobrze, 23% że dość dobrze, ale 2 trzecie nie ma zaufania do istniejącego systemu. No to jest naprawdę fatalny, fatalny wynik. Zaufanie do tego, co rząd robi, że rząd robi to, co należy, jest najniższe od 70 lat, 16%. To chyba odkąd właściwie mierzą to. <noise> to chyba tak. Natomiast to, co się zmieniło, to spadło dramatycznie zaufanie do Sądu Najwyższego, który był do tej pory taką instytucją, która się tam jakoś trzymała. Czyli zawsze kongres miał bardzo niskie notowania, prezydent trochę lepsze, ale Sąd Najwyższy jakoś się trzymał, Amerykanie wierzyli w to, że Sąd Najwyższy to jest jakaś taka instytucja ponadpartyjna, godna zaufania, no ale już nie no Ale to też o, o kłopotach w Sądzie Najwyższym, o oskarżeniach o, o korupcję, czy te takie zbyt bliskie relacje z bogatymi ludźmi. Mówiliśmy Państwu, i o tym, że Sąd Najwyższy właśnie przestaje być postrzegany jako coś niezależnego od polityki, tylko jako przedłużenie polityki, i właściwie jako instytucja decyzyjna w obliczu paraliżu systemu politycznego, to Sąd Najwyższy rozstrzega te kwestie kontrowersyjne, których nie, nie mogą nie, nie potrafią rozstrzygnąć politycy w Kongresie. No dobrze, a co nas czeka w 2024? No o, więc... dużo nas czeka. Dużo, ale ja zacznę... ale Najlepszy to jest rok, proszę Państwa, dla, yy, będzie dla odcinków rocznicowych, ale to na końcu Państwu powiemy. To ja zacznę inaczej. W kwietniu tego roku czeka Stany Zjednoczone pełne zaćmienie słońca. Mm -hmm. A na przełomie I co z kwietnia tego wynika? I... Zaraz Ci powiem. A na przełomie kwietnia i maja spadnie na Stany plaga Szarańczy. No, nie zupełnie szarańczy, tylko cykady, bo jak Państwo może wiecie, tutaj czas na nieciekawą ciekawostkę. Cykady roją się w takich cyklach albo 13-letnich, albo 17-letnich. wyschodząc z podziemi, roją się i tak dalej. zawsze jest jeden rój w jakimś roku. W tym roku w Stanach wyrają się dwa jednocześnie. Jeden na północy, jeden na południu. Takie równoczesne wyrojenie dwóch rojów cykad zdarza się bardzo rzadko. Ostatni raz prezydentem był Thomas Jefferson w 1803 roku. Jaki to ma związek z polityką? Żaden, ale bardzo dobrze pasuje jako taki akcent apokaliptyczny, proszę państwa. 2024, zaćmienie słońca, cykady, będzie się działo. Wróżby na rok 2024 są niepomyślne. Ja nie wiem, jak mam już komentować Twoje ciekawostki, ale na pewno powiem tak, że to jest jakaś nowa jakość nieciekawych ciekawostek. To właśnie tak, ja, że... nowy rok, nowa ja, nowa jakość <gry> moich nieciekawych ciekawostek. Tak, tak. Mhm. Dobrze, a wróćmy jeszcze może do tej polityki. Co tam się będzie ciekawego działo? No to co naj, najciekawsze i takie największe wydarzenie, które będzie dominowało e, oczywiście przez cały rok, będziemy o nim, czy będzie się o nim mówić. No, no to i my są, też będzie o nim mówić, tak, Łukasz, my też będziemy To są wybory prezydenckie. Jak Państwo wiedzą, najprawdopodobniej wystartują w nich ci sami politycy, którzy próbowali zdobyć prezydenturę w 2020 roku. Udało się Bidenowi, Trumpowi się nie udało i zmierzą się po raz, po raz kolejny. No dobra, ale 5 listopada, bo. Wtedy te wypadają wybory w tym roku, czyli wtorek po pierwszym poniedziałku listopada. To nie są tylko wybory prezydenckie, to są wybory prezydenta i wiceprezydenta, 435 kongresmenów, 34 senatorów, no bo przypominamy, że co dwa lata odnawia się skład 1 trzeciej Senatu. Do tego wybory stanowe, 11 gubernatorów, do tego jeszcze wybory na. Południowej i na Samoa, prokuratorzy generalni, większość legislatur stanowych, burmistrzowie niektórych miast, No naprawdę, będzie się działo, będzie bardzo dużo, bardzo dużo wyborów. Oczywiście nie o wszystkich państwach będziemy mówić, bo niektóre są potwornie nudne i nie mają żadnego znaczenia, przynajmniej dla naszych słuchaczy. Na przykład gubernatorskie wybory w tym roku to nie jest coś, myślę, nad czym będziemy spędzać dużo czasu, bo one są właściwie wiadome. Znaczy, jak się patrzy na mapę gubernatorską, to Wiadomo kto gdzie wygra. Tu demokraci, tu republikanie. Właściwie jedynym stanem, gdzie jest jakieś pole do manewru, to jest Karolina Północna, gdzie odchodzi y, gubernator demokrata w stanie, który wygrał Donald Trump. A to nie jest częste zjawisko, żeby w y, stanie głosującym na republikanina gubernatorem był demokrata. No były wybory na gubernatora w takim stanie w tym roku, i jak Państwo może pamiętają, wygrał Andy Bashir. To stan Kentucky, tam mamy demokratę, w stanie w którym wygrywa Donald Trump, i paradoksalnie, to moja nieciekawa ciekawostka, mamy też demokratycznego gubernatora w stanie Louisiana, no ale on odchodzi ze względu na limit kadencji. No tak, ale to faktycznie jest tak, że jeśli jesteś już gubernatorem, demokratą w stanie wygrywanym przez republikanów, to od razu cię wymieniają jako potencjalnego kandydata na prezydenta, bo to znaczy, że coś robisz dobrze i że yy, chcą na ciebie głosować także wyborcy bardziej konserwatywni. No i dokładnie tak jest z tym Beshirem, o którym mówisz w Kentucky. Ja już słyszałem, że to byłby dobry kandydat na prezydenta, gdyby tylko Joe Biden nie startował. I to samo jest z Karoliną Północną, gdzie ten Roy Cooper po dwóch kadencjach odchodzący, też jest wymieniany jako potencjalny kandydat na prezydenta. Co prawda nikt o nim nie słyszał w Stanach. Nazwisko Cooper nikomu nic nie mówi, tak samo zresztą Bashir. No ale to jest taki trochę złoty cielec. Ojej, demokrata wygrywający wśród republikanów, może jednak on. No ale nie proszę państwa, nie on, tylko Joe Biden. To już jest prawie pewne, wyjąwszy jakieś siłę wyższą, to będzie to Joe Biden. To co, teraz o wyborach prezydenckich? No dobra, no myślałem, że może o Senat najpierw, ale tak A, przejdziemy Senat do... Senat jest bardzo ciekawy, więc zostawmy sobie na, na później. A w wyborach prezydenckich może, może powiedzmy Państwu o tym, co robi prezydent Biden i co robi Donald Trump obecnie. Wśród problemów Bidena nie zaskoczymy państwa, wciąż na pierwszym miejscu jest wiek. No i to jest ten jedyny problem, którego Biden choćby nie wiadomo co robił rozwiązać nie może, będzie coraz starszy i może jedynie próbować zmieniać sposób, w jaki o tym opowiada, jak reaguje na kolejne pytania o wiek i sprawność potrzebną do wykonywania urzędu prezydenta. Wcześniej powtarzał dziennikarzom, osobom stawiającym mu zarzut, że jest zbyt stary, mówił po prostu patrzcie na mnie, watch me. No ale najwyraźniej wyborcy nie, nie byli tym przekonani, bo wciąż o kwestii wieku mówią w sondażach, ja mam... Mam tu sondaż, badanie z sierpnia tego roku: 77% Amerykanów, w tym 89% Republikanów i 69% Demokratów, mówiło, że wiek byłby problemem, gdyby Biden został ponownie wybrany. W przypadku Trumpa sądziło tak 51% ogółu i 29% republikanów. Dziś Biden trochę zmienia ten, te swoje nastawienie do wieku i próbuje też z tego żartować. Nie wiem, czy słyszałeś żarty Bidena ze swojego, ze swojego wieku. To Tych mam tutaj... ostatnich chyba nie. No, słyszałem jakieś takie wcześniejsze swoją taką, ja uważam, że on to powinien częściej chyba robić, mówić coś o tym, że spotykał się z Tomaszem Jeffersonem, że no, nie wiem, tak, chodził do szkoły z Benjaminem Franklinem, ja bym to w ten sposób ogrywał, no ale... No, i to można tak robić, tylko oczywiście jeżeli zdarzy się jakaś taka wpadka, która nawet, która w przypadku młodszego polityka byłaby niezauważona, mi się też mylą słowa, wczoraj powiedziałem restauracja zamiast fundacja, to, to, to w przypadku Bidena to już by było pytanie o o to, czy on jest na pewno sprawny intelektualnie. No jeżeli mu się to, będzie mu się to przytrafiać, to żadne żarty tej kwestii nie, nie przesłonią, a on rzeczywiście mówi: Na przykład, wiem, że nie wyglądam tak staro, mam nieco poniżej 103 lat albo inaczej. Wierzę w pierwszą poprawkę do konstytucji i to nie tylko dlatego, że napisał ją mój dobry znajomy Jimmy Madison. Więc tak, rzeczywiście o tych swoich znajomościach z dawnymi prezydentami lubi opowiadać, no ale prezydent może żartować, a sondaże pokazują, że sytuacja dla obozu Bidena nie jest różowa. Na przykład opowiadaliśmy państwo o tym w odcinku o wojnie Izraela z Hamasem, że wśród młodych demokratów jest większa Niechęć do Izraela, do polityki Izraela i że wsparcie dla Izraela, jakiego udziela administracja Bidena, zniechęca tych wyborców do, do prezydenta. No i rzeczywiście widać te kłopoty wśród młodych wyborców. W New York Timesie czytamy tak: żaden republikański kandydat na prezydenta nie zdobył większości wyborców poniżej 30 roku życia i to nie zdobył od roku 1988. Ale sondaż przeprowadzony przez New York Times, opublikowany 19 grudnia pokazał, że Donald Trump prowadzi z Bidenem 49 do 43% wśród wyborców w wieku 18 do 29 lat i co Najgorsze z punktu widzenia Bidena, tutaj Trump bardzo zyskuje, bo według Pew Research Center w 2020 roku Biden wygrał w tej grupie wyborców z Trumpem przewagą 24 punktów procentowych, 59 do 35. No więc jeżeli teraz przegrywa, no to to pokazuje Państwu skalę, skalę problemu. No tak, tylko że rzeczywiście, o ile ta młodzi wyborcy są faktycznie rozczarowani polityką blisko wschodnią Bidena, jak mówiliśmy w odcinku 158 roku, i, i rzeczywiście nie podoba im się zbytnia proizraelskość Bidena w tym konflikcie, no to Donald Trump nie jest odpowiedzią, dlatego że Donald Trump jest jeszcze bardziej proizraelski niż Joe Biden i jego wsparcie dla Netanyahu jest absolutne, a jego pomysł na rozwiązanie konfliktu bliskowschodniego, jak chyba mówiłem w którymś z odcinków, to jest poczekajmy i zobaczmy, co się wydarzy. No i to ja tego, to, ja tego nie wymyślam, nawet nie parafrazuję, to jest chyba. Prawie dokładny cytat Donalda Trumpa. Ale faktycznie masz ten sondaż z New York Timesa, i tam jest pytanie, czy aprobujesz, jak Biden radzi sobie z tym konfliktem? 11% tylko mówi, że zdecydowanie tak. Wśród młodych tylko 3% udziela odpowiedzi: tak, zdecydowanie podoba mi się to, co robi Biden. 3%. No i faktycznie to jest jakby bardzo mało, ale jeśli ktoś liczy na to, że polityka Trumpa byłaby inna i byłaby bardziej pro-palestyńska, no to był naprawdę krzyżyk na drogę, bo to nie tak wygląda. Natomiast faktycznie, jeśli młodzi ludzie po prostu zostaną w domu, bo to, że oni zagłosują nagle masowo wiesz, na, na Trumpa, to, to w to wątpię, no, ale oczywiście mogą po prostu nie pójść na wybory, a demobilizacja dla Bidena jest absolutnie najgorsza yy, i w ogóle dla demokratów, no bo jeśli nie pójdą na wybory prezydenckie, to tym bardziej nie pójdą głosować na gubernatorów, senatorów, kongresmenów i tak Albo jak zagłosują na kogoś z niezależnych, czyli tam na, nie wiem, na Roberta Kennedy'ego, o którym mówiliśmy Państwu w odcinku 155, czy na yy, kto tam jeszcze kandyduje? No, Jim na przykład Spine, Cornell West. Tak, no jest najmniej trójka kandydatów niezależnych. Yy, więc demobilizacja młodych jest absolutnie, yy, będzie kluczowa w tych wyborach i faktycznie nie wygląda to dobrze dla Bidena, ale z drugiej strony, pamiętasz, był taki moment w, na początku listopada, kiedy wyszedł ten sondaż, gdzie Biden tracił pięć z sześciu kluczowych stanów tych takich tak, wahających. Tak, tak. No i wszyscy zaczęli panikować, to już jest pozamiatane, właściwie, już właściwie tam wygrał wybory, już. A w tym szóstym miał minimalną przewagę tak. w granicach błędu statystycznego. No, i to już był taki właściwie panika wszędzie. No, tylko że sondaże od tego listopada, jak na nie popatrzysz, na uśrednione sondaże, to faktycznie Trump prowadzi od września mniej więcej, wcale nie od tego listopada, tylko od września. Ale są też takie sondaże, w których Biden wygrywa, albo ma, albo remisuje. Oczywiście remis też nie jest dobre rozwiązanie, bo jak wiemy, system jest tak skrzywiony, że właściwie równy wynik demokraty i republikanin nadaje zwycięstwo republikaninowi. Sondaże są dla Bidena niedobre i dla demokratów niedobre, to nie ma co mówić, że nie, ale nie są fatalne, to znaczy jest jeszcze, sam co jeszcze jest rok, w z Oczywiście, tym... że tak, to, to nie jest ta kwestia, w której wiemy, co się wydarzy. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że wystartują Biden i Trump, chociaż i tu oczywiście... A wygra co... jeden albo drugi. To prawda. A w jeszcze wyboru... mam jeszcze jedno Mam tak. jeszcze jedno. Wygra ten, który zdobędzie więcej głosów lub mniej. A, a, a na pewno wygra ten, który zdobędzie więcej głosów elektorskich. To jest jedyna pewna właściwie y y y tym. Natomiast kiedy mówisz, że nie są takie fatalne te sondaże dla Bidena, no to oczywiście to się wiele jeszcze może zmie zmienić, ale ciekawe są te sondaże, które pytają, w których się pyta wyborców o to, w jakich kwestiach bardziej ufasz Bidenowi, czy uważasz, że sobie lepiej poradzi, a w jakich kwestiach uważasz, że poradzi sobie lepiej Donald Trump. I ja mam tutaj takie wyniki, w których ci mówię. Młodzi wyborcy y, bardziej ufali Trumpowi w kwestiach, uwaga, gospodarki, bezpieczeństwa narodowego, także wojny izraelsko-Izraela y, z Hamasem, przestępczości, imigracji i, uwaga, wzmocnienia klasy robotniczej. I, no I to jest już bardzo niepokojąca wiadomość dla Bidena, bo przecież on się przedstawiał właśnie jako ten polityk, który o tych biedniejszych, zwykłych Amerykanach pamięta. No i dzięki ich poparciu także zdobył prezydenturę. Natomiast bardziej młodzi wyborcy ufali Bidenowi w, ta, w takich kwestiach jak zmiany klimatyczne, walka ze zmianami klimatycznymi, prawa do przerywania ciąży, walka z przemocą, z użyciem broni i ochrona demokracji. No więc pytanie, co tutaj będzie bardziej motywujące, i moim zdaniem najbardziej motywujące dla młodych wyborców, czy nawet w ogóle wyborców w Stanach Zjednoczonych, będzie, proszę Państwa, Donald Trump. I to widać także w sondażach, że bardziej Wyborców prezydenta Bidena motywuje strach czy niechęć do Trumpa lub strach przed jego kolejną kadencją, niż wielki entuzjazm dla Bidena. No i oczywiście można powiedzieć, no to niedobrze, bo nie budzi entuzjazmu Biden, no ale warto też przypomnieć, jak to w... On nie budził też entuzjazmu w 2020. Dokładnie. A jak to mówił jeden z dziennikarzy New York Timesa, głos człowieka, który jest entuzjastycznie nastawiony do swojego kandydata i głos człowieka, który głosuje na swojego kandydata, tak. My. Ze średnim entuzjazmem waży dokładnie tyle samo, więc to nie ma znaczenia, czy budzi wielki entuzjazm, czy nie. Jeżeli Pytanie tylko, tylko ci... czy pójdzie zagłosować. Dokładnie. Jeżeli tylko jego wyborca pofatyguje się i pójdzie głosować. A żeby nie być go gołosłownym, 69% ankietowanych popierających Bidena mówi, że robi to z powodu sprzeciwu wobec Trumpa, a 65% popierających Trumpa twierdzi, że robi to dla niego, z powodu lojalności wobec kandydata. No tak, ale. Trochę tak, takim jakby przedbiegami do tych wyborów prezydenckich były mi temy z 2022 roku. Im więcej w nich było Donalda Trumpa, tym gorzej szło Republikanom. W związku z tym, im więcej Donalda Trumpa będzie w, w TRASie, będzie w, w czasie kampanii wyborczej, tym znowu niektórzy przypomną sobie, dlaczego nie chcą, żeby Donald Trump był prezydentem. I, I myślę, że to jednak pomoże trochę zmobilizować wyborców demokratycznych. Czy to oczywiście da Bidenowi wygraną? Nie wiem. Jakby I to też trzeba powtarzać i będziemy to jeszcze powtarzać przez następne 10 miesięcy. Nie wiemy kto wygra. Nie jest tak, że uważamy, że na przykład sondaże są, mówią nieprawdę i że Biden na pewno sobie poradzi nikt tego proszę Państwa nie wie i do ostatniej chwili nie będzie wiadomo kto zostanie prezydentem. No oczywiście, chyba, chyba że wydarzy się jakaś spektakularna katastrofa w, w jednym lub drugim obozie ale masz rację oczywiście Biden, to już widać w kampanii Bidena, że przypomina różne słowa Trumpa, które jakoś przechodzą mniej zauważone jak na przykład te słowa o tym, że imigranci zatruwają krew amerykańskiego narodu i i mówi, czy znaczy stara się pokazać, przypomnieć Amerykanom, co mówi Donald Trump, jak się zachowuje, i liczy na to najwyraźniej obóz prezydenta, że właśnie przez to przypominanie zmobilizuje swoich wyborców do, do głosowania. No inna taka taktyka, metoda działania Bidena to jest pokazywanie tych swoich osiągnięć. Teraz z pierwszego, Stycznia tego roku spadły ceny na insulinę dzięki ustawie wprowadzonej przez Bidena. No i administracja, stronnictwo prezydenta próbowało pokazać Amerykanom, że to jest kolejne osiągnięcie głowy państwa. No a także chwalić się, próbują się chwalić różnymi osiągnięciami infrastrukturalnymi. I w ogóle Biden. Będzie, jak sądzę, chwalił się dobrymi osiągnięciami gospodarczymi. Teraz właśnie wyszedł raport na temat nowych miejsc pracy, które są znowu więcej niż się spodziewano. Stany Zjednoczone uniknęły kryzysu w mijającym roku, jak niektórzy przewidywali, że, że będzie. Wyniki, jest niskie bezrobocie, inflacja spadła. Znaczy to są wszystko oczywiście... Rzeczy, którymi należałoby się chwalić. Problem, o czym też Państwu mówiliśmy, polega na tym, że część Amerykanów po prostu w to nie wierzy. To znaczy, administracja może mówić: Bezrobocie jest niskie, inflacja spadła, a ludzie mają alternatywne źródła informacji, wierzę prezydentowi Trumpowi, i on mówi, że inflacja jest bardzo wysoka. No i jakby, co zrobisz? Nic nie zrobisz. No albo jest inaczej. To znaczy, że Okej, okay, może te ceny teraz tak szybko nie rosną, ale pamiętam, że za Trumpa to były niższe. I może myślą w ten sposób: za Trumpa było mnie stać na więcej, a teraz stać mnie na mniej. I może jak on wróci, to znów te ceny spadną. No co oczywiście raczej się nie zdarzy. Jasne. No ale najpotężniejszą bronią demokratów, i to też było widać przy okazji tych wyborów w połowie kadencji, będzie oczywiście Aborcja. No bo jak powiedziałeś, to jest ta rzecz, w której wyborcy bardziej ufają demokratom niż republikanom. Znaczy no, nic dziwnego, no, demokraci są za dostępem do przerywania ciąży, a republikanie próbują jej zakazywać próbują tego zakazywać, gdzie tylko rządzą. No i należy się spodziewać tego, że ten temat będzie, będzie grzany, że tak nieładnie powiem. No bo to działa, to znaczy trzeba powtarzać. Aborcja, aborcja, aborcja. Republikanie chcą Wam zakazać, chcą Wam odebrać prawa i zresztą to robią. Yy, zwłaszcza, że w tym roku będzie taka sprawa przed sądem najwyższym w sprawie tego Mifepristonu, czyli najczęściej stosowanego środka do przerywania ciąży, tabletki, która yy, to zresztą ciekawa sprawa. Sąd w Teksasie uznał, że Tabletka będąca na rynku od prawie 5 wieku nie może być stosowana, ponieważ została pośpiesznie zatwierdzona przez agencję leków. To zrobił republikański sędzia, czy mianowany przez Donalda Trumpa, sędzia Kaczmarek, czy Kaczmarek, w każdym razie polskie nazwisko. No i wyrok tego sędziego z, z Teksasu, jakby wstrzymał obrót tej tabletki w całych Stanach. I ta sprawa oczywiście trafi przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy się wypowie, czy ta tabletka może być dopuszczona do użytku, czy nie. No, i to jest oczywiście młynna woda demokratów, bo jeśli Sąd Najwyższy wyda wyrok niekorzystny dla zwolenników dostępu do, do aborcji, no to oczywiście to tylko zmobilizuje demokratów, ale nawet jeśli wyda, jakby powie, że nie, nie, ten wyrok w Teksasie był niewłaściwy, to to i tak jest kwestia, którą demokraci powinni i powinni naprawdę podnosić raz za razem. No, niestety. Krytykujemy czasem republikanów, czasem, często, za to, że stosują wojny kulturowej, żeby jakby wybierają sobie jeden temat, który daje energię ich zwolennikom, no nie? Na, właśnie na przykład aborcję, ale demokraci niestety muszą robić to samo. Znaczy, jeśli aborcja działa, to trudno, musisz powtarzać: aborcja, 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 chcą nam wprowadzić Gilead i tak dalej, bo to rzeczywiście będzie, będzie pomagało. No, tym bardziej, że wielu wyborców partii republikańskiej także nie jest, nie jest zwolennikami takich ostrych albo całkowitych zakazów, co było widać w różnego rodzaju referendach przeprowadzanych także w tych stanach, gdzie rządzą republikanie i tam wygrywali zwolennicy jakiejś formy dostępu do przerywania ciąży. W Kansas było referendum, bardzo nieoczywiste, prawda? Republikański no tak. stan. Tylko, że ludzie, na przykład wyborcy republikanów, którzy zagłosują w referendum za dostępem do aborcji, to nie znaczy, że w wyborach zagłosują na demokratów. Warto jest. o tym pamiętać. Ale wszystkim e... zdecydują wyborcy niezależni. Tak jest. I jak wszędzie mobilizacja. Jeżeli wyborcy powiedzą, że no nie, no już przesadzają na przykład w tą, z tą kwestią aborcji, to ja zostanę w domu, no to będzie miało konsekwencje. No, a po drugiej stronie. Czekaj. E... Ale jeszcze jest jedna kwestia. mówiłeś, że Biden będzie podnosił kwestię zagrożenia demokracji. Ale ja nie wiem, na ile to jest mobilizujące. Już. No właśnie, moim zdaniem nie jest. No i ale trzeba o tym powiedzieć. Już dużo mówi o, przypomina ciągle o 6 stycznia. Mówi o tym, że to jest walka o wszystko. I, i znowu. Co z tego, że ma rację, bo Donald Trump zupełnie otwarcie mówi o łamaniu konstytucji, mówiliśmy o tym w odcinku 159 i o tym całym planie, planie na 2025 planie republikańskim. No tylko że to faktycznie nie działa, no bo straszysz ludzi tym, że Donald Trump łamie konstytucję i od, od lat, tym straszysz no i to niestety nie działa. No znamy to trochę z, z własnego podwórka. No, oczywiście tutaj takim czynnikiem, który jakoś może zmieniać siłę tych argumentów, będą procesy Donalda Trumpa, jeżeli do nich dojdzie, jak będą do się Procesów to... dojdzie. No, pytanie, kiedy, prawda? Kiedy się rozpoczną, jak będą wyglądały, jakie stamtąd informacje będą dochodzić, ale na pewno to przypomni Amerykanom o tym, co działo się 6 stycznia. Tak, no bo problemy prawne Donalda Trumpa to jest też jeden z ważniejszych tematów 2024 roku. Trump ma 91 zarzutów w czterech miejscach. Najważniejszy oczywiście jest ten proces o próbę odwrócenia wyniku wyborów, który toczyć się będzie w Waszyngtonie. Miał się zacząć w marcu, dzień przed Superwtorkiem, czyli tą kumulacją prawyborów republikańskich. Ale czy się zacznie? Raczej nie, dlatego że Donald Trump opiera się, że nie może być sądzony w, w sądzie federalnym, jeśli nie został skazany impeachmentem. To znaczy, zasadniczo jego argument jest taki: byli prezydenci nie mogą być sądzeni za nic, co zrobili jako prezydent. To jest, jakbyś tak zastanowić, czysty Richard Nixon, który mówi, że jeśli prezydent coś robi, to nie jest to nielegalne, a również jest to. Nie wiem, czy słyszałeś, Łukaszenko przyjął dokładnie takie prawo teraz, parę dni temu, że byli prezydenci nie mogą być ścigani za to, co popełnili, wykonując obowiązki prezydenckie. Znaczy, to jest dokładnie doktryna, którą teraz prawnicy Trumpa próbują przedstawić przed sądem. Mówi tak, no dobrze, no, wykonywałem obowiązki prezydenckie, nie zostali mi, nie skazano mnie w impeachmentie, bo impeachment upadł, więc nie można mnie za to ścigać. No to jest naprawdę dość kalkołomne i niebezpieczne, no bo. Gdzieś spotkałem się z taką opinią skądinąd z konserwatywnego prawnika, ale przeciwnika Trumpa, który mówi, no dobra, ale jeśli prezydent każe FBI zabić swojego przeciwnika politycznego, no czyli wyda, wy, jakby de, polecenie będzie od prezydenta, czyli od, będzie wykonywał swoje obowiązki prezydenckie i powie proszę zabić tego gościa, to co potem nie można go za to skazać, bo on będzie mówił no przepraszam, no ja tutaj działałem jako prezydent, wprawdzie nielegalnie, no ale jako prezydent. No szalony pomysł, i nic dziwnego, że sąd pierwszej instancji odrzucił ten pomysł Trumpa. Problem polega na tym, że to trwa. Że trwa, dlatego że Trump się odwołał, teraz sprawa musi przejść przez wszystkie instancje, czyli do sądu apelacyjnego, a później ewentualnie do Sądu Najwyższego, czy prawie na pewno do Sądu Najwyższego. I dlatego Jack Smith, czyli ten śledczy, czyli specjalny prokurator, który oskarża Trumpa w tej sprawie. Poprosił Sąd Najwyższy, żeby jakby skrócić ten proces odwoławczy, i żeby się sąd najwyższy już wypowiedział, czy prezydenta można sądzić, czy nie można federalnie. Bez jeszcze tego pośredniego etapu sądu apelacyjnego. Żeby ten proces mógł się szybciej zacząć. Zależało mu na tym, bo Smith mówił wielokrotnie, że chciałby, żeby ten proces zaczął się bez zbędnej złoki, no ale Sąd Najwyższy powiedział, nie. I to jest kolejny taki wydaje mi się, element, który może. No podważać zaufanie, czy taką wiarę w tę w apolityczność Sądu Najwyższego, bo proszę Państwa, to jest takie nie, z którego, o którym nic więcej nie możemy powiedzieć. Nie, bo to była znaczy... jednozdaniowa decyzja. Tak jest. Nie wiemy, jak zagłosowali sędziowie, kto kto był za, kto był przeciw. No, ale możesz i... się domyślać, kto był Jakie za. Jakie są przez... argumenty, bo tutaj nie ma żadnego uzasadnienia. No, no nie wiem, no, to, to, to nie wygląda dobrze w tym sensie, że no no oczywiście. Ale wygląda dobrze, dlatego że. Oczywiście, to, ja mówię o Sądzie Najwyższym. Tak, no ale decyzja Sądu Najwyższego jest taka, to musi przejść przez sąd apelacyjny. W związku z tym teraz ta sprawa trafia do sądu apelacyjnego, który się wypowie i bez względu na to, jak się wypowie, na pewno wyląduje w Sądzie Najwyższym. Które znowu będzie musiał podjąć ostateczną decyzję, czy prezydenta można sądzić federalnie, czy nie. Tylko, że to jest element strategii Trumpa. Odwlekanie, ile wlezie się tych, tych procesów, no bo liczy na to, że wygra wybory prezydenckie, a jak wygra wybory prezydenckie i zostanie prezydentem, to sam się ułaskawi. Znowu, nigdy czegoś takiego nie było, żeby prezydent sam się ułaskawiał, ale Donald Trump przyzwyczaił nas do tego, że nie jest politykiem tuzinkowym. No wracamy do tej kwestii, że w amerykańskiej polityce regularnie dzieją się rzeczy wyjątkowe, więc w przyszłym roku pewnie nic się pod tym względem nie zmieni. No tak, no, więc Trumpowi chodzi o to, żeby do tego procesu nie doszło. Też z innego powodu. Sondaże pokazują, że nawet wśród zwolenników Trumpa, nawet wśród Republikanów jest jakaś część, która mówi, że jeśli zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, to nie powinien być kandydatem. Mniej więcej jedna czwarta republikanów tak uważa. Oczywiście pytanie, co to znaczy. Oni mówią, nie powinien być kandydatem, no ale jak już zostanie tym kandydatem i będzie kandydował w wyborach prezydenckich, to myślę, że na niego zagłosują, bo, no bo co? Powiedzą, no nie mamy wyboru, no to jest nasz kandydat, no wprawdzie łamał prawo, no ale jednak. Ale jest rzeczywiście jakaś grupa, yy, która, która mówi, że Donald Trump powinien... Yy, Powinien ustąpić albo powinien pójść do więzienia, jeśli zostanie skazany. No to jest troszkę taka rzeczywiście terra incognita, i myślę, że tego się Trump trochę obawia i ludzie wokół Trumpa raczej, że jeśli dojdzie do jakiegoś skazania w którymś, w którymś z tych czterech procesów, no to zwłaszcza w tym o próbę podważenia wyniku wyborów, no to to może jakoś mu zaszkodzić yy, też w kampanii. W związku z tym strategia Trumpa, jak mówimy, odwlekanie jak najdłużej. Ale nie tylko, to bo często można sobie myśleć, że no tu Donald Trump to jest taki, jak Piotr powiedział, nietuzinkowy polityk, ale taki naturszczyk, to znaczy, który wychodzi, robi te wiece, mówi do ludzi rzeczy, które wydawałoby się powinny pogrążyć jego karierę, ale idzie jak burza, ale robi to kompletnie na żywioł i tak chaotycznie, a to nie jest prawda. My też Państwo o tym mówiliśmy, że w tych przemówieniach Trumpa widać te elementy, które są przygotowane, które ktoś mu napisał i gdzie on wyraźnie, Testuje, czy pewne przekazy działają, czy nie. I są te elementy takie żywiołowe. Ale no, to tam... Widzieliśmy elementy żywiołowe, nie da się zaprzeczyć, bo na tym wiecu, na którym byliśmy, że są takie momenty, kiedy on rzeczywiście mówi to, co mu ślina na język przyniesie. I tego mu na pewno nikt nie napisał. Tak jest, a są takie fragmenty, gdzie wyraźnie testuje jakiś przekaz, sprawdza, czy to działa i później go najwyżej powtarza, ale także w jego, jego zespół wyraźnie pracuje. Ma swoją strategię dotyczącą zwycięstwa w, w prawyborach i o tym też piszą amerykańskie media, że ekipa Trumpa wpływa na reguły przyznawania delegatów republikańskich w wybranych stanach w taki sposób, żeby te reguły bardziej sprzyjały Donaldowi Trumpowi. I takie stany, o których często się wspomina w tym kontekście, to między innymi Nevada i Kalifornia. Na przykład w Kalifornii zmieniono reguły tak. Że kiedyś... Za każdy wygrany okręg, okręg czyli ten, to miejsce, z którego się wybiera jednego kongresmena, za każdy wygrany okręg kandydat w prawyborach dostawał trzech delegatów. No i to się tam łącznie sumowało do tych 150 kilku, którzy, których ma Kalifornia. No więc nawet kandydat, który nie miał szans na zwycięstwo w całym stanie, coś tam mógł w tej Kalifornii ugrać, jak się dobrze skoncentrował na, na kilku okręgach. A teraz zmieniono tę regułę i teraz, proszę Państwa, liczą się głosy w skali całego, stanu i jeżeli kandydat zdobędzie więcej niż 50% głosów w, w Kalifornii no to mm. zgarnie wszystkich delegatów Jakie no, ma miasta po... bierze wszystko. No. Tak, prawie. Jeżeli zdobędzie więcej niż 50%, jeżeli zdobędzie mniej niż 50%, no to wtedy jest podział proporcjonalny, no ale to wciąż y, sprawia, że nie masz szans koncentrując się na dwóch, trzech, pięciu okręgach czegoś tam ugrać, tylko musisz y, no, tych kilk kilka procent, kilkanaście procent zdobyć głosów w Kalifornii. Y, no i oczywiście... Warto także zwrócić uwagę, że Donald Trump w prawyborach republikańskich w Kalifornii ma ponad 60% poparcia w tej chwili w sondażach, więc prawdopodobnie zgarnie wszystko. To mu sprzyja ta zmiana, której dokonano. A w Nevadzie to jest już kompletny chaos. Ale o tym, o Newadzie, myślę, opowiemy Państwu w swoim czasie. Kiedy dojdzie do prawyborów w Newadzie, myślę, że będziemy mieli też z tego no niespodziankę. Czy dojdzie do prawyborów, proszę Państwa, tam się dzieją niesamowite rzeczy, bo mogą, będą i prawybory, i będzie konwentykiel. Partia Republikańska robi jedno, a Stan każe robić coś innego. Jedni kandydaci będą w prawyborach, inni będą w konwentyklu. Nie, kompletny chaos. No ale faktem jest, że prawybory są mało tegoroczne. Prawybory republikańskie są mało emocjonujące, bo tu wygrany jest pewny. Znaczy to, że Donald Trump zwycięży w wyborach jest pewne jak amen w pacierzu. Zaczyna się oczywiście konwentyklem Wajowa, bo taka jest tradycja: 15 stycznia, czyli już za chwilkę. Później 22 stycznia, New Hampshire, i później na początku lutego, właśnie Nevada. No a potem konsekwentnie do tego marca, kiedy jest super wtorek. Ale normalnie jest tak, że ten super wtorek na początku marca jest jakimś takim momentem. Jeszcze Piotr zapomniał, proszę Państwa, jeszcze jest południowa Karolina między New Hampshire a Nevada. Nie, nie mówię, że nic nie ma, tylko że i potem aż do tego super wtorku. W sensie, że nie wymieniam wszystkich. Kluczowy jest te pierwsze, a potem super wtorek. Tylko że normalnie jest tak, że dopiero w ten wtorek już. Mniej więcej wiadomo, kto wygrał, bo tam się liczy te głosy, ktoś tu, ktoś tam. Ale ja myślę, że to już będzie pozamiatane nie tylko w ten wtorek, ale nawet wcześniej. To znaczy, wydaje mi się, że Donald Trump umocni swoją przewagę już wcześniej. I po tej i w, i w Iowa, i w, i w New Hampshire. Bo nie bardzo wierzę w to, że w tym New Hampshire uda się tam, nie wiem, jakiejś Nikki Haley czy Desantisowi coś mu odebrać. No, to prawda, ale też czytam właśnie, że te zmiany reguł służą temu, żeby Mieć absolutną pewność, że będą to nie tylko zwycięstwa w, w, w tych stanach, o których mówimy, ale także, że za tymi zwycięstwami pójdzie jak największa liczba delegatów, żeby to jak najszybciej zakończyć, żeby partia miała już jednego kandydata, żeby się wszyscy wokół niego musieli zjednoczyć i żeby on się mógł skoncentrować. Na tych procesach, no bo to, tak jak wspominaliśmy, to zajmuje także czas. On będzie się musiał gdzieś pojawiać, będzie miał wezwania i to może mu utrudnić prowadzenie kampanii. A poza tym, właśnie jakby pobudzać, napędzać te wątpliwości, o których mówił Piotr. Ludzie sobie przypomną o, tych, o tym, o co, o co jest oskarżony i może niektórzy będą mieli wątpliwości. Więc... A jeśli zdobędzie głosy delegatów wcześniej, no to jak już się no to... zaczną procesy, to będzie pozamiatane. Jakby to już tak. trudno. Natomiast pytanie, czy Donald Trump wystartuje we wszystkich prawyborach, bo to kolejna ważna rzecz i ważna kwestia w ostatnich dniach, o której Państwo pewnie słyszeli, że Sąd Najwyższy w stanie Colorado wykluczył Trumpa ze startu w prawyborach w tym stanie. No chyba powinniśmy wyjaśnić, co się tutaj wydarzyło. Ta wiadomość pojawiła się tam, nawet w polskich mediach, uznano, że to jest tak ta ważna sprawa, która może zmienić bieg prawyborów. Nie jest proszę Państwa, to znaczy... To jest kwestia, która trafi do Sądu Najwyższego. Jaka będzie decyzja Sądu Najwyższego jeszcze nie wiemy, ale ona też nie zmienia dynamiki tych wyborów, a wręcz przeciwnie może Trumpowi pomóc. Ale może odrobinę bardziej szczegółowo. Chodzi o czternastą poprawkę do Konstytucji. Tak Ustęp trzeci, który mówi, że nie mogą być government officials, czyli urzędnikami państwowymi, Ci, którzy wzięli udział w rebelii przeciw Konstytucji. no, jest oczywiście poprawka przyjęta po wojnie secesyjnej i ten ustęp odnosił się do byłych Konfederatów. Tutaj wydarzyło się tak, że w Kolorado petentka pani Anderson pozwała sekretarz stanu, sekretarzynię stanu Kolorado, panią Griswold, bo tak jakby... Ją musiała pozwać, bo tak to się odbywa w systemie tym prawnym, i powiedziała: Podżeganie przez Trumpa do ataku na kapitol 6 stycznia dyskwalifikuje go, moim zdaniem, z, z kandydowania w, w, w Colorado. I by, jaką decyzję podejmiemy? No, i sędziowie w Colorado głosami 4 do 3 powiedzieli: No, faktycznie. Czternasta poprawka sprawia, że Trump, który faktycznie wziął udział w tej rebelii przeciw Konstytucji, nie może być kandydatem w Colorado. No ale są e... mocne argumenty przeciwne tej decyzji. Jakie mówiące... argumenty za? No dobrze, są za. takie, że po pierwsze, to nie jest tak, że to podjęli decyzję jacyś sędziowie demokraci, bo w Colorado sędziowie nie są mianowani przez, że są mianowani przez gubernatora, ale z takiej niezależnej komisji się wywodzą. Gubernator wybiera po prostu. Dostaje taką listę i musi sobie wybrać kogoś. Czyli ci kandydaci, ci sędziowie Sądu Najwyższego Stanowego są trochę bardziej bezpartyjni niż na przykład w Sądzie Najwyższym tym w Waszyngtonie. Argumenty za przedstawiają, i to jest ciekawe, Republikanie. Ta pani Anderson, która pozwała, która złożyła ten wniosek, jest republikanką. Takim argumentem na rzecz wykluczenia Trumpa na podstawie 14 poprawki jest artykuł dwóch konserwatywnych profesorów, członków tego Towarzystwa Federalistów. Mówił też o tym kiedyś sędzia Lutig, To jest taki bardzo z tego czasu szanowany przez konserwatystów sędzia, mentor Teda Cruza i tak dalej. I Oni mówią, że to jest taki przepis, ta. Czternasta poprawka, która stosuje się bezpośrednio z konstytucji, że to jest trochę tak jak wymóg wieku. To znaczy, nie możesz kandydować na prezydenta, jeśli masz poniżej 35 roku życia. W związku z tym, jak zgłasza się osoba, która ma 30, no to jakby tu nie odbywa się żadna rozprawa ani nic, tylko po prostu mówimy: No nie, pan nie może kandydować, czy pani, dzięki. Ale ja tego do końca nie rozumiem, argumentu, bo. Czy ktoś ma, ile ktoś ma lat, to wiemy, prawda? A czy Trump zaangażował się w, w tę rebelię przeciwko państwu, no to możemy sobie tak uważać, ale potrzebujemy wyroku sądu chyba, który by stwierdził, że tak faktycznie było, a tego wyroku jeszcze nie mamy. No więc Trump mówi, nieprawnie nie, nie mnie wykluczacie. No, i ja się niestety z tym zgadzam. To znaczy, zwłaszcza, że to nie jest jedna taka sprawa. Podobne sprawy trafiały przed, zdarzały się w innych stanach. I na przykład w Kalifornii sekretarz stanu Kalifornii, demokratka, odmówiła wykreślenia Trumpa z, na podstawie 14 poprawki. A w Maine z kolei owszem, zdyskwalifikowano Trumpa. Więc, jakby, co stan, to decyzja faktycznie wydaje mi się, że dopóki nie ma prawomocnego wyroku, to nie można powiedzieć, że Trump wziął udział w rebelii przeciw Konstytucji, no bo tak jak mówisz, no nam się tak wydaje, ja się z tym zgadzam, ale potrzebny jest na to jakiś wyrok. Trochę tak jak z tym Santosem. Jak mówiłem, że moim zdaniem Santosa nie powinno się usuwać z Izby Prezydentów bez wyroku, no bo Owszem, no, pojawił się raport, który mówił, że zachowywał się nieetycznie, ale póki co jeszcze nikt go za to nie skazał. W związku z tym to nie jest argument, że komuś się coś wydaje, nawet jeśli wydaje się nam, że dobrze mu się wydaje. No i co więcej, jakby to jest też chyba trochę kontrproduktywne, dlatego że jeśli. No o tym mówiłem, że to no mu pomoże. No właśnie, jeżeli już coś... Republikanie jakby grupują się wokół Trumpa. Przypominam, że kiedy Trump był poddawany impeachmentowi to jej poparcie dla niego wzrosło. Kiedy pojawiają się nowe zarzuty wobec Trumpa w sądach, to poparcie dla Trumpa rośnie, no bo jakby nawet ci, którzy są wobec Trumpa sceptyczni, ci republikanie, to trochę na zasadzie obleżonej twierdzy. To znaczy mówią, no nie, nie lubię go, ale skoro oni go tak atakują straszliwie, no to trudno. No właśnie to może rosnąć wśród tych, wśród wyborców Partii Republikańskiej, no a jednocześnie zniechęcać tych wyborców albo bardzo umiarkowanych republikanów, albo wyborców niezależnych. Dlatego też Trump może się trochę tych procesów obawiać, no a z jednej strony z, to takie zarzuty ze strony demokratów, czy zarzuty ze strony, którą Trump nazywa lewicą, czy lewakami, no oczywiście mobilizują jego taki elektorat bazowy i ten twardy republikański, co do tego nie ma wątpliwości. On to oczywiście nazywa lewactwem, mimo że, jak powiedziałem, bardzo wiele tych osób, które popierają wykluczenie Trumpa na podstawie 14 poprawki, to są republikanie i konserwatyści. No, i tutaj taka ciekawa obserwacja, którą wypowiedziała Maggie Haberman, to jest taka dziennikarka New York Timesa, która się Trumpem zajmuje, że ta kampania obecna bardziej przypomina jej kampanię z 2016 roku niż tę z 2020. Czyli tę kampanię, w której Trump startuje jako taki outsider, partyzant, który chce wysadzić ten establishment polityczny, a nie kampania z 2020 roku, gdzie jednak startuje jako urzędu, Prezydent, no i musi bronić swoich osiągnięć w, w administracji. Więc mamy taki trochę. To jest oczywiście trochę mix, bo Trump jednocześnie chwali się swoimi osiągnięciami z czasów prezydentury, ale faktycznie startuje jako znów, jako ktoś, kto jest z zewnątrz, kto pokona ten. ten ten Waszyngton i znowu przyjdzie osuszyć bagno. Tak, a bagno próbuje się go próbuje go powstrzymać wszelkimi siłami, wszelkimi sposobami, i oto chcą używać jakichś kluczków prawnych, żeby go wykluczyć z udziału w wybojach. No i to oczywiście tylko mu napędza, napędza poparcia. Zwłaszcza, że to i tak się skończy, jak mówimy, Sądem Najwyższym, bo jestem przekonany, że to. Sąd Najwyższy będzie się musiał wypowiedzieć na temat tego udziału Trumpa w prawyborach i tego, czy rzeczywiście czternasta poprawka, ten ustęp trzeci ma tutaj zastosowanie, czy nie. No i jakby nie wyobrażam sobie, żeby Sąd Najwyższy w obecnym składzie utrzymał ten wyrok, to znaczy utrzymał tę decyzję, nawet nie wyrok. Jeśli nie z innych powodów, to przynajmniej ze względów proceduralnych po prostu powie, że to tutaj nie ma zastosowania. Mo, jeśli tam zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, no to może byłoby co innego, ale jak mówimy, szans na to, żeby trampa skazano przed listopadem yy, nie ma. No właśnie. No więc tak będą wyglądały w ta kampania. W ale wyborach nie, jeszcze to nie jest. Koniec. Co jeszcze chciałeś opowiedzieć? No, o jeszcze kampanii. Republikanie będą grać impeachmentem Bidena. Ach, to prawda, no na pewno. Ponieważ, czy nie wiem czy Państwo wiecie, zaczęła się procedura przygotowawcza do impeachmentu Bidena za straszliwe zbrodnie, jakie popełnił Joe Biden. A jakie to są zbrodnie? Tego Które jeszcze mówi... nie wiemy, ale dlatego właśnie musimy wszcząć to postępowanie, mówią Republikanie, żeby się dowiedzieć, jakie zbrodnie popełnił. To znaczy, zarzut jest ogólny, że jest to, to co też powtarza Trump, że rodzina Bidenów jest skorumpowana, że Hunter Biden korzystał z pozycji swojego ojca, że Joe Biden przyjmował jakieś z kolei korzystał czy z tych biznesowych powiązań swojego syna, na tym zarabiał. Nie ma na to żadnych dowodów. O w czym tej mówią chwili. nawet sami republikanie, to jest najlepsze. Znaczy ich pytasz senatorów czy kongresmenów, jakie macie dowody, jakie macie poszlaki, jakie macie, co to wskazuje. No jeszcze nie mamy, ale właśnie dlatego musimy wszcząć procedurę impeachment'u. To znaczy to nie jest jeszcze sama procedura, tak, to jest przygotowawczą, śledztwo. Przygotowawczą procedurę, śledztwo, czy rzeczywiście prezydent nie popełnił jakichś przestępstw i wykroczeń. Oczywiście chodzi tak naprawdę o co innego, znaczy chodzi o to, żeby stworzyć wrażenie, że jeden i drugi są siebie walczy Wyjście nam Prezydenta dwukrotnie poddali impeachmentowi, no to my teraz będziemy mówić, że Joe Biden jest tak samo skorumpowany i tak samo zły. Oczywiście wiadomo, że go nie usuną z urzędu, no bo w Senacie nie ma do tego większości. Nie usunięto Trumpa, to i Bidena nie usuną. ale przypominamy, że do postawienia w stan impeachmentu wystarcza zwykła większość w izbie, a tę zwykłą większość republikanie mają. Oczywiście pytanie, czy wszyscy republikanie zagłosowaliby za czymś tak absurdalnym, jak zarzut. Bez żadnych dowodów, ale no nie o to chodzi. Sama chodzi o to, żeby to się toczyło. Nie chodzi o to, żeby złapać koliczka. No nie chodzi o to, żeby powtarzać, tu się coś toczy, tu jest coś niejasne, Hunter Biden, yy, i tak dalej i tak dalej. Jedni są w drugich. Yy, też w nadziei, że po prostu to zniechęci część wyborców. Znowu, wyborców demokratycznych, znaczy, którzy powiedzą: Nie, no rzeczywiście, ten Biden to nie dość, że stary, to jeszcze skorumpowany, to ja już nigdy na niego głosować, w ogóle nie na nikogo nigdy do głosować, zostanę w domu. No, a jak tak powiedzą wyborcy, to może przegrać nie tylko prezydenta, ale mogą, mogą też demokraci przegrać. Nie odzyskają większości w Izbie reprezentantów i jeszcze przegrają swoją większość minimalną w Senacie. Przypomnijmy, to jest 51 do 49, wśród tych 51 są też. Senatorowie niezależni, którzy jednak głosują z demokratami. No więc, jeżeli demokraci chcieliby zachować przewagę w Senacie, to mogą stracić maksymalnie jedno miejsce na rzecz Republikanów, pod warunkiem, że Joe Biden wygra wybory prezydenckie, bo wówczas w sytuacji remisu wiceprezydent lub wiceprezydentka oddaje ten głos decydujący. No a jeżeli Biden miałby przegrać wybory prezydenckie, to demokraci nie mogą stracić ani jednego miejsca w Senacie, a to będzie piekielnie trudne, proszę Państwa, bo tak jak Piotr powiedział, wybiera się Senat, jedną trzecią Senatu co dwa lata i te mapy. To znaczy te miejsca, w których się wybiera senatorów, mogą być mniej lub bardziej korzystne dla, dla danej partii. I w tym roku jest to mapa wyjątkowo niekorzystna dla demokratów. Co to znaczy? To znaczy, że będą musieli bronić miejsc w tych Stanach, gdzie Trump z Bidenem szli mniej więcej równo, lub nawet Trump wygrywał. No a z kolei Republikanie będą mieli wybory w tych Stanach, gdzie ich przewaga, gdzie przewaga na przykład Donalda Trumpa z 2020 roku była bardzo duża. W związku z tym Demokratom trudno będzie coś odbić. I mało tego jeszcze dodam na, na koniec, że jed, z jednym miejscem to demokraci się właściwie już teraz mogą pożegnać. Bo oczywiście mówisz o Virginii Zachodniej, gdzie na emeryturę odchodzi nasz ulubiony Joe Manchin. Nie wiemy, czy na emeryturę. No dobra, no, ale głosił, że nie ubiega się o reelekcję, no więc ten stan demokraci tracą na pewno, no bo tam żaden demokrata absolutnie nie ma szans. Ale Tam, wygrał, tam Donald Trump wygrał z Bidenem przewagą, uwaga, 39 prawie punktów procentowych, no więc nie mają tana. szans. Więc to jedno miejsce tracą na pewno. Yy, w ogóle jakby... Z tych 34 miejsc, o które toczy się walka, miejsc w Senacie, 23 są teraz w ręku Demokratów, w ręku Republikanów 11. No więc wiadomo, że Demokratom będzie dużo trudniej. Tak jak mówisz, Virginia Zachodnia już na pewno stracona. Skoro Joe Manchin to oczywiście druga połowa mojego ulubionego duetu, Kirsten Sinema. To jest akurat ciekawy wyścig. Mówimy o Arizonie. Kirsten Cinema, jak Państwo może pamiętają, odeszła z partii demokratycznej, jest teraz senatorką niezależną. Nie wiadomo, czy chce kandydować ponownie, bo jeszcze tego nie ogłosiła. Wiadomo, że jakby nie będzie demokratką, no bo w wyborach demokratycznych nie ma żadnych szans. Tutaj będzie taki kongresman Ruben Jego, a po stronie republikańskiej. Po stronie republikańskiej w Arizonie to jest Carrie Lake. Tak jest, znaczy ja no wybory, no ale wiadomo, że Carrie Lake, czyli ta, która nie wygra wyborów na gubernatorkę, ulubienica Donalda Trumpa, potencjalna kandydatka na jego wiceprezydentkę, jak się mówi. No i wygra albo jedno, albo drugie. Znaczy wygra albo demokrata Gajego, albo republikanka um, Carrie Lake. Na pewno nie wygra Kirsten Sinema. Co do tego jesteśmy absolutnie pewni. No więc... To, co wiemy, i tutaj myślę, że można mnie sprawdzić w styczniu 2025 roku, w nowym senacie nie będzie ani Joe Mancina, ani Kirsten Sinema. No chyba, żeby jakoś się dogadała z partią demokratyczną, żeby jej nie wystawiali kandydata, ale to wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Mowy nie ma. Nienawiść wobec Sinema jest ogromna yy, i poza tym nie wygrałaby wyborów demokratycznych żadną miarą. To w ogóle mowy nie ma. No, Arizona to jest stan, w którym Biden wygrał, ale minimalną przewagą. A inne stany, w których demokraci mogą stracić miejsca, to jest Montana i to jest Ohio. To są też stany, w których Joe Biden przegrał z Donaldem Trumpem, ale demokraci mają tam swoich senatorów. No i będzie trudno. W Ohio jest Sherrod Brown. Przypominamy, drugim senatorem z Ohio jest J.D. Vance, republikanin z poparciem Trumpa. No i Ohio staje się takim no czerwonym, to, to, to właściwie jest czerwony stan. Taka Florida trochę, znaczy kiedyś stan Nawet... wahający się, a teraz już stan coraz bardziej czerwony, więc faktycznie Bianowi będzie ciężko. No i jeszcze jest Michigan, gdzie jest demokratka idąca na emeryturę, i to jest stan, no, naprawdę wahający się, prawda? No bo tu czasem wygrywają demokraci, czasem republikanie. Walka będzie zaciekła. Kluczowy stan Biden wygrał tam o 3% teraz, wcześniej wygrał Trump. No ale mówiliśmy Państwu, że w Michigan jest zmęczenie demokratami, jest duża demobilizacja wśród wyborców muzułmańskich z powodu polityki Bidena wobec Palestyny i Izraela. W związku z tym, jeśli oni zostaną w domu, to nie tylko zaszkodzi to Bidenowi, ale też zaszkodzi kandydatce, najprawdopodobniej kandydatce demokratów w Michigan, więc to kolejny stan, w którym demokratom nie będzie łatwo. A na tym nie koniec, bo jest jeszcze Wisconsin, które także jest takim niełatwym stanem jest Pensylwania, jest Nevada, w związku z tym będzie demokratom trudno. A są też takie wyścigi, w których wiadomo kto wygra. No na przykład Florida jak już mówiliśmy Państwu w o, odcinku że, niedawno, to Republikanie wygrywają na Florydzie już w cuglach, w związku z tym nie przewiduje jakby innego wyniku niż kolejna wygrana człowieka jaszczura, czyli Ricka Scotta. To, jest, to będzie walka o drugą kadencję. Rick Scotta był gubernator Florydy no i on rzeczywiście ten pierwszy swój wyścig nie, no nie wygrał dużą przewagą, ale jako urzędujący senator będzie miał, będzie, będzie do przodu. Więc Poza tym on pra... jest bardzo bogaty, to jest chyba najbogatszy senator ze wszystkich, w związku z tym on sobie na pewno sfinansuje kampanię. O to się no nie i powiem. jest Teksas, gdzie o kolejną kadencję będzie się ubiegał Ted Cruz, ale z tym Teksasem to jest tak, że demokraci już od kilku lat mówią, że już, już zaraz wygrają tam, czy to wybory gubernatorskie, czy, czy wybory do senatu i to się nigdy nie dzieje i chyba w tym, w tym roku także się nie stanie. No i jeszcze dwa stany, o których chciałbym powiedzieć. New Jersey, w którym jest Bob Menendez, bohater odcinka 162, skorumpowany senator, który trzyma sztabki złota w szafie. Nie i... wiemy, czy skorumpowany, z zarzutami, z zarzutami. Przepraszam, tak. No nie ogłosił jeszcze decyzji, czy ubiega się o reelekcję, ale tak czy owak wygra tam jakiś demokrata lub demokratka, to wiemy. Być może obecna pierwsza dama, być może były kongresmen Tom Malinowski. Bo podobno też zastanawia się nad tym, czy kandydować do Senatu z New Jersey. W każdym razie raczej nie Bob Menendez. Posłuchajcie państwo, dlaczego nie Bob Menendez, odcinek 162. No i co jeszcze? Mitt Romney idzie na emeryturę. No ale w na pewno nie wygra demokrata. To jasne. I Kalifornia, gdzie wiadomo z kolei, że wygrają demokraci. Pytanie tylko kto. Tam prawybory będą bardzo zaciekłe i bardzo ciekawe. Kandyduje trójka. Mówiliśmy o tym Państwu też w którymś z odcinków, jak bicuje kongresmence Katie Porter. No, ale to zobaczymy. Faktem jest, że nie jest to korzystna mapa dla demokratów. Rzeczywiście wystarczy, że Republikanie podbiorą troszeczkę i, i, i zdobywają przewagę, i Mitch McConnell wraca na miejsce szefa większości. No, Mitch McConnell albo jakiś inny, ale raczej Mitch McConnell póki co. Yy, no I jeśli Republikanin Donald Trump wygra wybory prezydenckie, no to znaczy, że będzie miał swobodę w wybieraniu sędziów, sędziów także Sądu Najwyższego. Więc jeśli miałbym coś przewidywać teraz, na ten to uważam, że demokraci stracą Senat. Nawet jeśli uda się im obronić prezydenturę, i nawet jeśli jakimś cudem wygrają w, w Izbie Reprezentantów. To wydaje mi się, że w Senacie jednak przewagę będą mieli Republikanie. No w, w tych kampaniach senackich, gubernatorskich, podobnie jak w prezydenckiej, te, te tematy, o których będzie mowa, no to, to jest temat dostępu do aborcji, niewątpliwie, to będzie temat stanu gospodarki. To pewnie będzie trochę polityki zagranicznej i oskarżania Bidena o to, że nie panuje nad tym, co się dzieje, że, że pozycja Stanów Zjednoczonych jest podkopywana. I to będzie na pewno też rola Sądu Najwyższego, o czym Państwu wspominaliśmy, bo Sąd Najwyższy będzie miał te kontrowersyjne sprawy, m.in. sprawę Trumpa i jego wykluczenia z praw wyborów. Tak, tak nam się wydaje. No i oczywiście będzie to kwestia migracji, która jest no, takim, jednym z głównych zarzutów obok stanu gospodarki, jaki Republikanie formułują wobec administracji Bidena. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że ta liczba osób um, aresztowywanych na granicy jest. Ogromna jest, rekordowa. Tak, grudzień był rekordowy pod tym względem. 225 tysięcy zatrzymanych osób przez Straż Graniczną. Do tego oczywiście dochodzi ileś tam osób niezatrzymanych. Ostatni raz tyle było w maju 2022 roku. No i w sondażach większość Amerykanów źle ocenia to, jak Biden radzi sobie z kwestią migracji. Nie dają sobie rady miasta. Demokratyczni burmistrzowie, do których Stany Republikańskie wysyłają migrantów, też sobie nie radzą. Republikanie mówią, że za Donalda Trumpa było super i by trzeba zbudować mur i w ogóle polityka Trumpa działała. I rzeczywiście jak sondaż z grudnia na pytanie, kto sobie lepiej poradzi z kwestią migracji, 54% mówi, że Trump, 24% że Biden. To jest największy rozdziew między kandydatami ze wszystkich kwestii. I myślę, czym znaczy nie myślę, wiem, że kwestii migracji poświęcimy na pewno osobny odcinek, migracji do Stanów, może nawet nie jeden, historii migracji, ale też obecnemu kryzysowi migracyjnemu i temu, jak wyglądają próby, czy w ogóle wyglądają jakieś, czy są jakieś próby rozwiązania tego kryzysu i jakie są pomysły obu partii. No, właśnie, bo teraz Państwo może słyszą o tym, że Republikanie chcą powiązać swoją zgodę na pomoc dla Ukrainy od rozwiązania kwestii migracyjnych, wprowadzenia jakichś ostrzejszych przepisów. Tu są wątpliwości. Niektórzy zgłaszają, czy to jest tylko taka Taki manewr, który ma usprawiedliwić brak pomocy dla Ukrainy, czy też rzeczywiście Republikanie chcą uzyskać jakieś koncesje od Joe'ego Bidena? Ja nie jestem przekonany. Mam wrażenie, że przynajmniej dla części polityków republikańskich to jest wymówka, żeby jednak tej pomocy Ukraińcom nie dać, bo po prostu tego nie popierają i uważają, że te pieniądze powinny pójść gdzie indziej. Ale faktem jest, że migracja to jest ogromny problem. I co jest bardzo ciekawe, zmienia się struktura demograficzna tych migrantów. Tutaj mam taki wykres z raportu Council on Foreign Relations i liczba osób, które są nie z tych tradycyjnych krajów migracyjnych z południa, czyli to już nie tylko głównie Meksyk, prawda? Honduras, Gwatemala czy Salwador. Tylko te inne państwa, dalej położone. Jest i Haiti, jest Wenezuela, ale z tego co mówią także reporterzy publikujący materiały z granicy, to są ludzie z Europy, to są ludzie z Chin. W Polsce mieliśmy tę historię o tych hinduskich filmowcach, którzy chcieli pozyskać polskie wizy i mieli trafić według tego artykułu mieli trafić na granicę amerykańsko-meksykańską, żeby się dostać do Stanów Zjednoczonych. A dzięki polskim wizom dostać się do Meksyku. No więc rzeczywiście ta kompozycja demograficzna, etniczna ludzi, którzy są przejmowani na południowej granicy, ona się bardzo zmienia. I pytanie: Czy któraś z poetów ma jakieś rozwiązanie, czy tylko yy, mówią? Bo rzeczywiście, im, im więcej o tym czytam, yy, próbuję się przygotować do tego odcinka, który kiedyś na pewno powstanie. To Mam nadzieję, no, że nie, nie niedługo nadziei. powstanie. Mam nadzieję, że też z tej okazji będzie raczej niespodzianka dla państwa. No to nie mam wrażenia, żeby był jakiś spójny pomysł. Że to nie jest jakby tak naprawdę walka dwóch koncepcji, w których jakby jedni mówią, trzeba zrobić tak, inni mówią, trzeba zrobić inaczej, tylko to jest walka dwóch braków koncepcji, tylko jakichś takich pozorowanych ruchów, w gruncie rzeczy nie bardzo od siebie różnych. No tak, no można zniechęcać, można mówić, że, żeby nie przyjeżdżali, ale no problem jest, jest potężny. Ostatnia rzecz, którą powiem w tym temacie, jak słuchałem jednego z podcastów na ten temat, że jeżeli człowiek przyjeżdża i mówi, że się domaga azylu, no to trzeba rozpatrzyć ten jego wniosek. Czas rozpatrzenia takiego wniosku, proszę Państwa, człowieka, który przyjechał i mówi, że jest prześladowany u siebie, prosi o azyl, to czas rozpatrzenia kilka lat. I ten człowiek w tym czasie przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Co się z nim dzieje? Albo jeżeli po kilku latach, bo przecież są jeszcze odwołania od decyzji, po kilku latach dostaje odpowiedź, że ma jednak wracać skąd przyjechał, to jest no, to, tak, to nie może działać. Poza kryzysem migracyjnym, na pewno opowiemy Państwu o opiece zdrowotnej, bo już o to się Państwo. Yy, Upraszają od bardzo dawna i rzeczywiście myślę, że to jest ten rok, kiedy musimy zrobić odcinek o opiece zdrowotnej i myślę o edukacji, bo to jest też kwestia, która jak czwarty rok podcastu nam zaraz stuknie, no, zaraz, w tym roku, to rzeczywiście trzeba się tym zająć. Ale oczywiście na pewno najwięcej będzie o wyborach, no bo mamy rok wyborczy. Ale rocznice, 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 ja wiele wiem, będzie. Wiele ważnych rocznic w maju. O, gdzie to maj? Najpierw kwiecień, 4 kwietnia, proszę Państwa, jest 75. rocznica utworzenia NATO, które wcale nie musiało powstać, bo przecież po I wojnie światowej Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę w Europie, a później wróciły do polityki izolacjonistycznej, i po drugiej wojnie były podobne pomysły, a jednak Amerykanie zdecydowali inaczej, więc o tym, mam nadzieję, opowiemy. Dobra, to ja z kolei chcę w maju mówić o yy, urodzinach Nowego Jorku. Które będzie kończył 400 lat. Opowiemy o Nowym Amsterdamie, o założeniu właśnie tej holenderskiej kolonii, o kupnie Manhattanu od, od Lenapów i tak dalej. I w ogóle myślę, że w tym roku, chcie, przynajmniej ja, chciałbym się zająć tematem Indian i trochę o tym poopowiadać. Więcej, nie tylko o tym Nowym Amsterdamie i Manhattanie, ale też są dobre rocznice. W czerwcu mija 100 lat od Indian Citizenship Act. Z 1924 roku, czyli tego momentu, kiedy rdzenni Amerykanie dostali obywatelstwo. Tak, to dopiero 100 lat, kiedy wszyscy Indianie na terytorium Stanów Zjednoczonych są obywatelami Stanów Zjednoczonych, a także w tym samym roku, też w 1924, dobiegły końca wojny indiańskie. Ostatnia potyczka z Apaczami to jest też 1924 rok. 24. rok to jest też 100, 100 lat minie od ustawy imigracyjnej, która znacznie zredukowała liczbę migrantów przybywających do Stanów Zjednoczonych, więc jak będziemy Państwu opowiadać o migracji, tej historii migracji, to na pewno o tym, o tym wspomnimy. Ja mam lipiec teraz, 5 lipca proszę Państwa, nawet jeden ze słuchaczy do nas napisał, ja sobie sprawdziłem jest rocznica, ja bym o tym opowiedział, ale nie wiem, czy przekonam Piotra. To jest 35. rocznica premiery pierwszego odcinka Seinfelda. O, Piotr chyba nie chce o tym mówić, a to jest dobry serial. Ja, ja w ogóle nie, nie łapię Seinfelda. Przepraszam, ale to, to mnie tak nudzi, że nie. Tak jak lubię bardzo Julia Louis-Dreyfus, to Seinfeld mnie kompletnie... No ale przecież nie gdyby nie Seinfeld, to, on, to, to co ty myślisz, że VIP ją zrobił? No nie, ona nie, nie była ja vip gdyby nie Seinfeld. Ale niestety to w ogóle nie jest chyba mój humor, nie, 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 nie. nie. Nie będzie o Seinfeldzie. To ja Państwu coś może opowiem, jakimś tętni pulsem. W jakimś showcie zrobisz albo coś. Za to 9 sierpnia mija 50 lat od ustąpienia Richarda Nixona. No tak, a w lipcu mija 55 lat od lądowania na Księżycu. No widzisz dla okazji. Może będzie coś o programie kosmicznym myślę, że coś będzie o Nixonie. Może ja wreszcie państwu powiem dlaczego Nixon jest taki istotny i dlaczego tyle tego Nixona w podcaście amerykańskim. Tak, bo jeszcze Piotr nie wspomniał dlaczego Nixon jest taki istotny. Jeszcze to się nie zdarzyło. O Seinfeldzie, nic o Nixonie, kolejny odcinek. No, dobrze. No, to chociaż mam nadzieję, że o Księżycu będzie, wtedy Nixon był prezydentem, jak lądowali na Księżycu, to pewnie cię zainteresuje. A to ja to powiedziałem, to ty powiedziałeś. Widzisz, dlatego Nixon jest ważny, bo jest wszędzie po prostu. No dobra. To by było na tyle na dziś. Bardzo Państwu dziękujemy za zeszły rok. Mamy nadzieję, że wytrzymają Państwo z nami kolejne 12 miesięcy. A chociaż The Office hmm. lubisz? Hmm. Tak. Nie rozmawiam. To nie, 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 jest nudny, proszę Państwa. To jest człowiek, który w ogóle się nie uśmiecha. No. I jak nie, to, to... nie mam zainteresowań w ogóle. Ja w ogóle jestem... Po co ja tutaj jestem? Ja już <laughs> chcę skończyć nagrywać ten odcinek i grać w Baldur's Gate 3. <laughs> Dziękujemy Państwu za, za dzisiaj, i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia.